gronie uczestników premierowej edycji targów About Design 2011. Jestem przekonany, że z uwagi na dynamicznie rozwijające się rynki mieszkaniowy, biurowy, hotelowy, czy też rynek powierzchni handlowych, Trójmiasto jest znakomitym miejscem na tego typu imprezy. Misją targów jest wykreowanie cyklicznego, międzynarodowego wydarzenia prezentującego w szerokim zakresie designerskie rozwiązania aranżacji wnętrz i promującego nowoczesne wzornictwo, sztukę i grafikę użytkową. Projektem About Design chcemy również włączyć się w promocję wizerunku naszego miasta i regionu jako miejsca sprzyjającego realizacji nowych pomysłów, otwartego na innowacyjne rozwiązania i technologie oraz stawiającego na rozwój branż kreatywnych. Niech mi będzie wolno wyrazić nadzieję, że przy Państwa współpracy i udziale projekt About Design będzie się dynamicznie rozwijał i stanie się oczekiwanym i pożytecznym dla branży przedsięwzięciem. Dziękując, że zechcieliście Państwo przyjąć zaproszenie do udziału w spotkaniu About Design 2011, życzę udanych kontaktów biznesowych. Pozwólcie zatem Państwo, że przedstawię i powitam naszych gości i partnerów przedsięwzięcia. Witam serdecznie przedstawiciela miasta Gdańska w osobie pana Roberta Pytlosa, pełnomocnika prezydenta do spraw bursztynu. Zapraszam. Witam bardzo serdecznie pana Marka Jóźwickiego, dziekana Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zapraszam. Witam panią Małgorzatę Jasno, prezes Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Zapraszam. Witam pana Dawida Korzekwę, prezesa Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej. Tak, panie zapraszamy. Witam panią Ewę Janczułowicz-Cichosz z Gdyńskiego Centrum Innowacji Jednostki Budżetowej zarządzającej Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Zapraszam. Witam serdecznie panią Katarzynę Matusza, kierownik rozwoju przedsiębiorczości z Agencji Rozwoju Pomorza. Zapraszam. I na to piękny powód. I witam bardzo serdecznie pana Pawła Kaftańskiego, przedstawiciela biura Gdańsk i Metropolia 2016, Europejska Stolica Kultury. Serdecznie. Pani dyrektor, proszę. Witam serdecznie Państwa. Ja w swoim imieniu bardzo chciałam podziękować przede wszystkim mediom, naszym partnerom medialnym, którzy nam towarzyszyli od początku tej imprezy. Chciałam przede wszystkim podziękować wystawcom, którzy zaufali nam, uwierzyli w tą misję tego przedsięwzięcia, gdzie możemy podziwiać te niezwykłe produkty. Mam nadzieję, że to są nasi stali wystawcy, którzy zawsze już przy każdej naszej imprezie będą nam towarzyszyć. Pozwolą Państwo, że podziękuję także wszystkim organizacjom, które włączyły się czynnie w wzbogacenie tej imprezy, Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Agencji Rozwoju Pomorza i Parkowi Naukowo-Technologicznemu. Ja ze swojej strony może tak jeszcze bardzo osobiście chciałabym bardzo podziękować pani Agacie Sedlak za piękną oprawę graficzną, która towarzyszy naszym targom, pani Ewie Szpiek, która opiekowała się marketingowo, ze strony marketingowej i wszystkim koleżankom i znajomym, którzy wspierali to przedsięwzięcie. Cóż ja mogę dodać? Chciałabym podziękować może jeszcze bardzo Akademii Sztuk Pięknych, która przygotowała niezwykłą ekspozycję. Właściwie przy pomocy pana dziekana, który się z taką wielką pasją tutaj włączył. Ekspozycja jest przygotowana przez studentów, stoją tutaj za naszymi plecami opiekunowie tej wystawy.
To niezwykłe przekazywać studentom taką misję pokazywania się na wargach i pokazywania, jak to ważne jest w dzisiejszym świecie branie udziału w takich imprezach. Zapraszam Państwa do oglądania, cieszenia się. Mamy 3 dni przed sobą. W sobotę niezwykły dzień. Mamy gościa specjalnego, pana Tadeusza Jerca, który przyleciał tutaj do nas z Londynu. Mamy firmę Jaguar. Mamy prezesa Stowarzyszenia Grafiki Użytkowej, pana Dawida Korzekwy. Ja zapraszam serdecznie do uczestniczenia we wszystkich imprezach towarzyszących parku. A ja chciałabym Państwa z całą przyjemnością poinformować, że dzisiejsza uroczystość to również okazja do ogłoszenia konkursu na koncepcję mebla miejskiego. A jakiego dowiecie się Państwo już za chwilę? Do oficjalnego ogłoszenia konkursu zapraszam przedstawiciela organizatora, pana Pawła Kaftańskiego z biura Gdańsk Metropolia 2016, Europejska Stolica Kultury, kandydat. Witam serdecznie. Gdańsk 2016 jako główny koordynator kandydatury miasta Gdańska do Europejskiej Stolicy Kultury. Z dniem dzisiejszym, z dniem otwarcia targów About Design, ma zaszczyt zaprosić wszystkie branże kreatywne, projektantów, designerów, twórców sztuki użytkowej do współtworzenia nowego mebla miejskiego, a w tym roku startuje edycja na stojak rowerowy. Chcielibyśmy połączyć sferę cyklistów, jak również twórców sztuki użytkowej do stworzenia nietuzinkowego, oryginalnego i jedynego w Polsce, mam nadzieję, stojaka rowerowego, który zostanie stworzony przez branżę kreatywną. Serdecznie zapraszam do naszego punktu o dalsze szczegóły i zapraszam bardzo serdecznie jeszcze raz. A ja proszę teraz pana Roberta Bytlosa o przedstawienie obecnego tu na wystawie projektu Trendbook 2011+. Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Partnerzy Targów, Szanowna Pani Dyrektor Targów, Szanowna Publiczności. Najpierw chciałbym w imieniu Pana Prezydenta Pawła Adamowicza życzyć Państwu udanej imprezy, udanych targów i podziękować organizatorom za wspaniałą inicjatywę pokazywania w Gdańsku nowoczesnego designu. Jednocześnie chciałbym zaprosić Państwa na unikatową wystawę i do obejrzenia unikatowej publikacji Księgi Trendów, Trendbook 2011+, która powstała z inicjatywy Biura Promocji Miasta Gdańska i przy współpracy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Krajowej Izby Gospodarczej w Olsztynie. Otóż po raz pierwszy można za okazaniem wizytówki tylko i wyłącznie otrzymać Księgę Trendów, pokazującą 5 trendów obowiązujących w 2011 roku, które wychwycił nasz trendsetter dr Sławomir Fijałkowski, który pojechał na 10 ważnych imprez targowych na świecie, nie tylko jubilerskich, ale tkanin, mody. Takie księgi do tej pory są bardzo drogie i kosztują lub trzeba być klientem firmy Swarovski, na przykład, żeby taką księgę otrzymać. U nas w naszym stoisku można tą księgę otrzymać za wizytówką. A druga rzecz, zobaczyć prototypy biżuterii z bursztynem, które zaprojektowali studenci z 4 i 5 roku Akademii Sztuk Pięknych, zainspirowani tymi trendami. Serdecznie zapraszam do naszego stoiska, do obejrzenia wystawy i do zapoznania się z naszą publikacją. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o zabranie głosu i dokonanie ceremonii otwarcia targów pana dziekana Marka Jóźwickiego. Serdecznie witam Państwa, zanim otworzę te targi. Przed chwilą się dowiedziałem, że będę je otwierał. Chciałbym serdecznie podziękować organizatorom, pogratulować inicjatywy i podziękować za zaproszenie. Myśmy się rzeczywiście zdecydowali na udział w tych targach głównie ze względu na promocję i na chęć wprowadzenia naszych studentów w realia gospodarcze. To jest pierwsza taka inicjatywa, przynajmniej ja nie słyszałem o podobnych, które
nie są festiwalami designu, tylko są targami designu. Subtelna różnica, ale jednak dość istotna, ponieważ celem, tak jak usłyszeliście Państwo, jest połączenie przedsięwzięć gospodarczych, bardzo często niejednokrotnie potencjalnych pracodawców dla projektantów. Stąd bardzo gorąco zachęcaliśmy naszych studentów do wzięcia udziału, po to, żeby zostali dostrzeżeni, mam nadzieję, że zostaną dostrzeżeni. A jak już Państwo przed chwilą usłyszeli, również nasi pracownicy są bardzo silnie angażującym się ciałem we wspieranie gospodarki z punktu widzenia designu, także serdecznie zapraszamy do wzajemnych kontaktów. Nie będę tej ceremonii przedłużał, mam przyjemność i zaszczyt ogłosić targi About Design za otwarte. Dziękuję bardzo. Poprosimy jeszcze o tradycyjne wdrożenie w dzwon targowy. Dziękujemy bardzo Państwu. Zapraszamy do zwiedzania targów. Życzymy Państwu miłego czasu na targach About Design.